12 hektarów. Jest to bardzo bliskie odległości od siebie. Mamy 6 pełnowymiarowych boisk, halę sportową, hotel, pawilon sportowy, monitoring i właściwie na dziś jedyne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Oczywiście tworzy to pewną całość, którą od 2005 roku próbujemy wspólnie rewitalizować. Panie Grzegorzu, ja mam nadzieję, że proboszczyk Niemieckiego Związku Piłki Nożnej i Dolnosaksyjskiego Związku Piłki Nożnej zawiśnie w nowo otwartym kampusie tuż obok proboszczyka Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeszcze raz moje gratulacje. Myślę, że będzie to z okazji pierwszego meczu reprezentacji Polski na stadionie MKS-u, ten proboszczyk.